Miałem zadanie priorytetowe. Pierwsza zmiana to jest rezygnacja z doposażenia Banacha celem wykonania projektu ogród przy Kaczorówki C. Ale ja to tłumaczyłem przy poprzednim słowem. Proszę albo ze zrozumieniem, albo jak się nie rozumiesz, pytać, ale nie, gdy już jest temat zamknięty, to go znaleźć. Bo Kaczorówka, mówiłem przy poprzednim fale, że nie mogliśmy sfinansować projektu Zieleńców. Możemy to zrobić tylko z priorytetu, dlatego jest zamiana z Banachem, a Banach dostał większe środki na ogórkę. Następnie zostało nam 5 tysięcy z poprzedniej sesji niedysponowanych. Zarząd postanowił przeznaczyć na Mikołajki dla najbardziej potrzebujących dzieci w Wieńcy oraz na warsztaty z młodzieżą trudną, warsztaty cyrkowe, 1000 zł. Oraz chcielibyśmy rozdzielić środki na dofinansowanie konkursów placówek oświatowych. Ja Państwu podam teraz propozycję, jaka jest, bo robiliśmy to na zarządzie przed sesją. I teraz tak, punkt A. Zespół szkolno-przedszkolny numer 2, konkurs bliżej świata 2000 zł. Następnie punkt B. Zespół... Zespół szkół ogólnokształcących numer 5, 500 zł, konkurs na wiosnę, są to zawody sportowe. Punkt C, już mówię, szkoła 121, 500 zł, konkurs języczny z angielskiego i 400 zł dla dzieci z różnych stron świata, realizowane razem z Biblioteką Krobodowską. Następnie szkoła 119, konkurs ekologiczny bliżej dziecka, 1200 zł oraz przedszkole 83, ratujemy przyrodę 400 zł. Dodam jeszcze, jakie kwoty wnioskowały placówki, bo to też jest istotne w kontekście kwot. Na bliżej świata był wniosek 5000 i 2000, na zespół numer 5 szkół ogólnokształcących wnioskowali 600 jest 500. Szkoła 21 wnioskowała 2 konkursy na 600, 800 zł dostaje 500 i 400. Szkoła 119 wnioskowała 2000, dostaje 1200 i przy szkole 83 nie wnioskowało żadną konkursową kwotę. Proszę. Bo nie dotyczy to dzieci z naszej dzieci. Ale ona to też oni mają dziesięciolecie tego konkursu teraz. W porządku. Ale to są nie tylko, słuchajcie, nasz? Dla między przedszkole, to jest nasze też pracują, ale to jest już konkurs na tle naprawdę między. Nasza propozycja wynika z tego, że jest to konkurs organizowany przez placówkę o zasięgu wykraczającym znacznie poza dzielnicę. Takie konkursy może dofinansować miasto jako budowa wizerunku miasta, ale dzielnica dofinansuje przecież w pierwszej kolejności konkursy. Ale to które... jest, ten konkurs jest dla szkół też i dla przedszkoli z naszego terenu. On obiega w nasz teren, ale tak się zrobił popularny, że zasięga ogólnopolski. Pani czy jakieś inne placówki wnioskowały jeszcze jakieś kwoty, czy to wszyscy to wnioskowali do zlecenia? Są jeszcze jakieś pytania? Uwagi? Wniosku o zmianę formalne do lipca. Znaczy ja złożę. No to proszę. A oni mają potrzebę zakupu stroju do jazdy na rowerach, które mają 3 komplety rowerów, ale nie mają stroju do jazdy w warunkach częściowych, czyli z zimy na wiosnę i jesienią.
My proponujemy się przychylić do tego wniosku, dlatego rozmawialiśmy na zarządzie i o to poprawkę, proszę sobie to dopisać jako punkt czwarty do całości tej uchwały. Pani Małgorzata proponuje, aby w każdej szkole obciąć po 100 zł z każdego konkursu, czyli łącznie dodać 500 zł na przedszkole 83. Taki 400, 800. Jest z każdego konkursu, ale są 5 konkursów. Proszę nie wprowadzać zamieszania. Wniosek mam jednoznaczny, taki poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za wnioskiem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Za wnioskiem 6 przeciw. 5 wstrzymujące. Wniosek nie przeszedł, poddaję pod głosowanie uchwałę. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 2 wstrzymujące, 3 przeciw? Nie, 2. Pani był przeciw, prawda? Myśmy się wstrzymały. Bardzo dobrze. 2 wstrzymujące, 2 przeciw. 2 wstrzymujące.